Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj omówić chciałbym spotkanie Nikodema. Nikodem, który przyszedł do Pana Jezusa w nocy. Mamy to opisane m.in. w Ewangelii Jana, rozdział 3. Ewangelii Jana w rozdziale 3, od 1 do 10 wersetu. Proszę sobie to w swojej Biblii przeczytać. Ja przeczytam jak zwykle tylko krótki fragment. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I tutaj widzimy, że jeśli byśmy chcieli temu urywkowi jakoś nadać główną myśl, to widzimy, że nauczyciel, jakim był Nikodem, został pouczony przez Pana Jezusa. Tak można by ten fragment skwitować. Nauczyciel zostaje pouczony. Wielu ludzi uwierzyło w Pana Jezusa, kiedy zobaczyli cuda, których dokonał. Była to jednak ludzka wiara. Ludzka wiara oparta wyłącznie na rozumie, bez udziału sumienia i serca. Nikodem należał do takiej właśnie grupy osób. To zewnętrzne ujawnienie swojej mocy przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Pana Jezusa, wzbudzało w Nikodemie nadzieję, że ten rabbi, tenże nauczyciel, czyli Pan Jezus, będzie mógł odpowiedzieć na pytania i potrzeby jego serca. Nikodem wiedział, że całe jego otoczenie go potępi, jeśli on, człowiek poważany, spotka się z Jezusem. Dlatego udał się na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, na spotkanie z Panem w nocy, gdy było ciemno. Nie był to krok odwagi, ale był to krok wiary. Nie był to krok odwagi, jednak to, że przyszedł do Jezusa, ma wielkie znaczenie. Forma, z jaką zwracał się do Pana Jezusa Chrystusa, forma, z jaką kierował swoje słowa do Pana, wskazywała na jego wysoki status społeczny, a jego słowa były szczere i zgodne z prawdą. Z prawdą co do faktów. Jezus nie wyraził swojej opinii w tym względzie, ale bezpośrednio odpowiadał na pytania, które były w sercu Nikodema. Pan Jezus Chrystus, Pan sam poruszył te kwestie, które dręczyły Nikodema. I tutaj możemy to łatwo zauważyć, że to jest odpowiedź na pytania serca Nikodema. Nikodema, który przyszedł do Pana Jezusa w nocy. Podczas tego nocnego spotkania Pan Jezus Chrystus odpowiedział na nie. Pan Jezus odpowiedział na pytania. Znów się, można powiedzieć, wypełniają słowa, tak, które można by skwitować, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus Chrystus szuka i wzbudza w ludzkim sercu potrzeby, które jedynie Pan Jezus Chrystus sam osobiście jest w stanie zaspokoić. Nikt inny, tylko Jezus. Jedynie On może ratować i nadać życiu człowieka sens. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Aby móc w wierze rozpoznać Jezusa Chrystusa i zrozumieć Jego pouczenia, potrzebujemy nowego życia. Tylko ten,
Kto narodzi się na nowo, może naprawdę naśladować Pana. Z pewnością dziwi nas. Pytanie tego uczonego mężczyzny, czyli Nikodema, czyż może człowiek powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Nikodem nie rozumiał, nie zrozumiał duchowego znaczenia słów Pana Jezusa Chrystusa. On, Nikodem, wierzył w odnowienie i polepszenie naturalnego człowieka, w reformację człowieka. Do dnia dzisiejszego wiara w dobroć człowieka jest szeroko rozpowszechniona, a jest to fałszywy pogląd. Pogląd ten nie narusza dumy człowieka i daje mu możliwość przekornego polepszania świata przez własną mądrość. I tutaj to niestety widzimy. Gdy się rozejrzymy, według ludzkich kryteriów częściowo się takiemu człowiekowi to udaje. Nawet sam Pan Jezus Chrystus pochwala dobre moralne zachowanie pewnego młodzieńca, którego mamy opisanego w Marka 10 rozdział, okolice 21 wersetu. Jednakże, aby na zawsze móc oglądać Królestwo Boże oraz do tego Królestwa Bożego wejść, konieczne jest narodzenie na nowo, nowo narodzenie, nowo zrodzenie, narodzenie na nowo. Dlatego Pan Jezus Chrystus wyjaśnia wyraźnie, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bóg dokonuje tego jednorazowego dzieła w każdym, kto się nawróci. I zastosowując Słowo Boże w mocy Ducha Świętego, dokonuje narodzenia na nowo takiej osoby. I taki człowiek, jego serce i sumienie zostaje wtedy oczyszczone całkowicie, oczyszczone oraz całkowicie odmienia się jego pogląd na życie, jego pogląd na osobę Pana Jezusa. Podstawą tego, aby mogło się to dokonać, była ofiarna śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, o czym czytamy m.in. w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 9 werset. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 9 werset. Przez to objawiona jest miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego życie otrzymali. Czyli widzimy wyraźnie, że jest to jasno pokazane w Słowie Bożym. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie uwierzył Panu Jezusowi, nie spotkał się osobiście z Panem Jezusem, to wzywam, abyście pojednali się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dlatego w miejsce Chrystusa proszę Cię, pojednaj się z Bogiem. Jeśli pojednasz się z Bogiem, będziesz miał wieczny pokój i będziesz raz na zawsze zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Bóg jest na Ciebie rozgniewany, jeśli nie jesteś skryty w Chrystusie. Ale jeśli pojednasz się z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, to staniesz się pojednany z Bogiem i wtedy będziesz raz na zawsze zbawiony, bezpieczny w ręce Bożej. Dziękuję Państwu za uwagę. Następnym razem chciałbym się zająć kwestią kobiety, która spotkała Pana Jezusa w czasie, gdy była w jej kłopotliwej sytuacji wynikającej z jej grzesznego życia. Jest to osoba, która pochodziła z pogan i prowadziła niemoralne życie. Kobieta przy studni w Sychar. Chciałbym, żeby była tematem następnego odcinka dotyczącego, jak spotkać Pana Jezusa. Z tych przykładów każdy z nas może odnaleźć swoją drogę, żeby siebie odnaleźć w tych przykładach i przyjść na spotkanie z Panem Jezusem, bo tylko spotkanie z Panem Jezusem ma sens z Bogiem.